stawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. W imieniu Boga odpowiadam. To jeszcze ten dzwon nie daje pokoju.
starają się być wierni Chrystusowi Ewangelii miłości. Mogą nas nieraz deptać, ale my nie odpłacajmy złem za zło. Trzeba stawać w obronie Bożego ładu, Boga, Kościoła, wiary, ale oczywiście pokojowo, tak jak Chrystus. Wszystko, na co się Chrystus zdobył, to właściwie jedno słowo, jedno zdanie. Jeśli dlaczego mnie bijesz? Jeśli coś złego uczyniłem, to powiedz. Nazwij, określ. A jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? To jest ta reakcja chrześcijan. Ale myślę, że właśnie na takie stawanie i wzywanie ludzi do tego, by też stawali w prawdzie, musi nas wystać. Bo Chrystus z jednej strony mówi, kiedy uderzą się w prawy policzek na statlewy. To znaczy właśnie, ty nie oddawaj. Ale w obronie prawdy, wiary i swojej godności trzeba się też umieć odezwać. Dlaczego mnie bijesz? Cóż złego ci czyniłem? Bardzo więc się cieszę. Oto widzę po was tu obecnych i po tym zatroskaniu wraz z proboszczem o tę świątynię. Bardzo się cieszę, że wam nie tylko dzwon nie przeszkadza, ale że się tu gromadzicie i że o ten dom może się troszczycie. To jest niewątpliwie świadectwo waszej wiary, żywej, prawdziwej. W tym chcecie trwać. To jest wielka wartość. Dom Boży pośród naszych zabudowactw. Jakie to jest smutne, gdy domy Boże na tyle pustoszeją, że w pewnym momencie biskup decyduje się na to po zamknięciu kościoła. Myślę teraz o wielu kościołach na zachodzie. To są smutne obrazki, gdy się widzi, jak kościoły są rozbierane. Gdy zamieniane są na inne, jakbyś bym powiedział, budynki użyteczności publicznej, czasu uprawiania. I tak dawno na internecie widziałem piękna świątynia neogotycka, podobna więc do tej w Trząstowicy. Proszę sobie wyobrazić na internecie, to było, możecie też widzieli, w środku, tak jak na basen. Dokąd to zmierza? To się zemści. Pan Bóg jest cierpliwy, ale są granice. Strzeżmy więc się wiary. Bo jak przyjdzie czas Bożego karania, to ocaleni będą tylko wierni. Tak jak to było za czasów Noego, Abrahama. Pilnujmy wiary, gromadźmy się w świątyni i domu Boże. Przecież to jest naprawdę wielka łaska wracam do tej myśli, że pośród waszych zachód, domostw jest Dom Boży. Tak, to jest ziemia święta. Tak już do Mojżesza mówił Bóg, zdejm sandały, gdy był na górze Moria. Zdejm sandały, gdyż ziemia, na której stoisz, jest święta, bo po niej stąpa święty Bóg. Taką ziemią świętą pośród was jest ta świątynia. Tu Bóg przechadza się, choć go nie widzisz. Ale tu jest. Gdy przychodzisz tu, to przychodzisz do domu Bożego. A gdy tu przychodzisz z wiarą i czerpiesz ze stołu Bożego Słowa i ze stołu ofiarnego, to ten dom staje się dla ciebie, dla każdego tak czerpiącego z Bożej łaski, Bożej prawdy, bramą do nieba. Nie na darmo w dniu konsekracji Kościoła.
zachowali sakramentalny związek małżeński, to znaczy, żeśmy zanurzyli swoją miłość oblubieńczą w miłości Bożej. Sprawa jest poważna. Nigdy nie było małżonkom łatwo, bo ludzka natura jest taka, jaka jest, ale nasi dziadowie, nasi praojcowie, gdy było im ciężko, to nie szli do sal rozwodowych. Stale widzicie ten piękny obraz wizerunek.